Witajcie. Dziś przyjrzymy się obszarom działania manipulatorów. Od zarania dziejów człowiek próbował ułatwić sobie pracę. Najpierw używał prymitywnych narzędzi wykonanych z kamienia i drewna. Później zaczęły pojawiać się maszyny proste typu dźwignia czy kołowrót. Wraz z rozwojem cywilizacji i techniki zaczęły pojawiać się nowe potrzeby w obszarze wytwarzania maszyn i sterowania produkcją. Zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób maszynie przekazać chociaż szczyptę inteligencji, aby mogła sama kontrolować swoją pracę. Prekursorem tego typu rozwiązań okazał się James Watt i jego regulator obrotów do maszyny parowej. Dzięki jemu pomysłowi człowiek nie musiał ręcznie kontrolować obrotów maszyny, gdy zmieniało się obciążenie na wale napędowym. Innym przykładem może być dobrze nam znany silnik spalinowy, który pracuje zupełnie niezależnie od człowieka. Od samego początku, kiedy człowiek próbował skonstruować autonomiczną maszynę, działania te skierowane były w dwóch kierunkach. Wczesnej automatyzacji, rozumianej raczej jako rozwój mechaniki precyzyjnej oraz unowocześnianie urządzeń w przemyśle maszynowym. Konieczność stworzenia manipulatora zdolnego podnosić ciężkie przedmioty czy mogącego pracować w warunkach dla człowieka niebezpiecznych stała się wyzwaniem wraz z rozwojem nauki i technologii w połowie XX wieku. Pierwszą maszyną programowania w dziejach techniki, która pracowała autonomicznie i była sterowana przy pomocy programu, było krosno tkackie, wyposażone w mechanizm do szybkiego zmieniania tkanych wzorów. Za sterowanie odpowiedzialne były perforowane papierowe karty z zakodowanym wzorem. Być może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że stworzono je w roku 1801 przez francuskiego tkacza Jacquarda. Wraz ze wzrostem rozwoju przemysłu i wykonywaniem coraz bardziej złożonych i precyzyjnych urządzeń pojawiły się problemy technologiczne, których najsłabszym ogniwem był człowiek i jego niedokładność w wykonywaniu prac związanych z wieloma czynnikami, na przykład ze zmęczeniem. Korzyści związane z użyciem manipulatorów w procesie produkcyjnym. Poprawa jakości produkcji, zwiększenie wydajności produkcji, obniżenie kosztów produkcji, wyeliminowanie błędów operatorskich, zmniejszenie długości postojów, wzrost elastyczności produkcji. Pozostaje nam jeszcze jedna kwestia do rozwiązania, najbardziej nielubiana przez wszystkich, bo zawsze nieprecyzyjna i jednostronna. Definicje: manipulator i robot. Kiedy manipulator można już nazwać robotem? Jakie funkcje musi posiadać manipulator, żeby można było go nazwać robotem? I wreszcie, co tak naprawdę oznacza słowo robot? Intuicyjnie rozróżniamy te pojęcia, ale jak intuicja ma się do rzeczywistości? Słowo robot nie zostało stworzone przez przemysł, ani przez osobę posiadającą przygotowanie techniczne. Po raz pierwszy użył jej w swojej sztuce czeski pisarz Karel Čapek, tworząc urządzenie o ludzkim wyglądzie i posiadającym ludzkie uczucia. Do tej pory nie istnieje jasna i precyzyjna definicja określająca robota. Można pokusić się jedynie o określenie pewnych cech takiego urządzenia, jak autonomiczność, programowalność, mobilność, zakres zastosowań. Budowa manipulatorów jest tak samo szerokim i nieskończonym obszarem działalności technicznej, jak próba zdefiniowania robota. Każdy manipulator, jakby nie był zdefiniowany, musi posiadać trzy podstawowe zespoły. Zespół ruchu, układ zasilania napędów i końcówki roboczej, a także układ sterowania. Tym jednak zajmiemy się na następnych zajęciach. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.